Pani wojewodo, odwiedziła Pani dzisiaj Końskie, starostwo powiatowe, uczestniczyła Pani w obradach sesji Rady Powiatu. Proszę powiedzieć, czy taka szczególna okazja była ku temu, żeby dziś się pojawić tu na tych obradach? Nie, szczególnej okazji nie było. Dostałam zaproszenie, a ja zwykle jestem osobą, która jeżeli dostaje zaproszenie, to staram się przyjeżdżać tam, gdzie mnie zapraszają. No, chyba, że kalendarz jest tak napięty, że nie ma możliwości. Nad czym ubolewam czasami, że muszę niektóre uroczystości opuścić. Kandydowała Pani do Sejmu z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego i w tym okresie kampanijnym było sporo ataków na Pani osobę. Szczególnie chodziło tutaj o ten wyjazd Pani służbowym samochodem za granicę. Jak by Pani to skomentowała? No cóż, zwykle to tak bywa, że przed wyborami kontrkandydaci z innych partii atakują różne osoby. Ja powiem tak, mój wyjazd był wyjazdem typowo służbowym. Wyjeżdżałam tam na zaproszenie rządu Ukrainy i po prostu sam przebieg wyjazdu był taki, że nie byłam w stanie określić, czy ja będę wcześniej wracała, czy później. Także wyjazd samochodem służbowym był jak najbardziej potrzebny, żeby uniezależnić moją osobę od całej grupy, albo nawet odwrotnie, całą grupę nie mogłam wiązać swoją osobą. Ja może tylko dodam taki krótki, akurat mam okazję, żeby dodać coś do tego, taki mały komentarz do tego, co się pojawiło w gazetach. Ja wróciłam o godzinie, nie pamiętam, to była 12 w nocy i na drugi dzień rano byłam już w pracy. Także no, pozostawiam to Państwu pod rozwagę, czy zrobiłam dobrze, czy zrobiłam źle. Ja w każdym razie no, nie mam sobie do zarzucenia, że w jakiś sposób wykorzystałam sytuację. Faktycznie wsiadałam do autobusu, który jechał z ludźmi z Urzędu Marszałkowskiego, ale uważam, że jeżeli bym nie wsiadła, to byłoby to naprawdę bardzo niegrzeczne z mojej strony. Nie przywitać się z ludźmi, z którymi potem spędziłam 3 dni wspólne. Jesteśmy już po wyborach. Pan premier i zapewne będzie dalej premierem Donald Tusk już zaczyna rozmowy koalicyjne. Właśnie już wiadomo, że koalicjantem nadal będzie Polskie Stronnictwo Ludowe. Czy w związku z tym docierają już do Pani jakieś sygnały, że Pani pozostanie nadal na stanowisku wicewojewody świętokrzyskiego? Ponieważ dzisiaj Pani na sesji powiedziała, że Pani jeszcze będzie odwiedzać tutaj to środowisko koneckie, starostwo radnych, a więc można by było to tak interpretować, że no Pani ma jakąś jednak tutaj wiedzę, pewność, że nadal będzie Pani wicewojewodą świętokrzyskim. Czy to tak należy rozumieć? Ja myślę, że takiej pewności do końca stuprocentowej nikt nie ma, aczkolwiek w jednej z wypowiedzi w Radiu Kielce pan marszałek Adam Jarubas stwierdził, że mój krótki okres urzędowania pokazał jednak, że sprawdziłam się na tym stanowisku i jestem brana pod uwagę, może tak to określę. Natomiast jeżeli chodzi o wizytę tutaj, to w jakiś sposób nasze stosunki z panem starostą są bardzo dobre, więc nie widzę problemów, żeby po prostu starostwo odwiedzić. Wcześniej bywałam tutaj jeszcze jak pracowałam w zakładzie gazowniczym, także jeżeli tylko będę zaproszona na sesję, ktoś będzie chciał, żebym uczestniczyła w tej sesji, na pewno przyjadę. Pan przewodniczący Rady już Panią zapraszał dzisiaj na koniec obrad. Powiedział, że Panią zaprasza na kolejne obrady. A proszę powiedzieć, jak się Pani współpraca układa z obecnym wojewodą, z Panią Bożentyną Pałka-Korubą? Z panią wojewodą, no, tak jak mówię, jest bardzo krótki okres czasu, jest bardzo dużo spotkań, staramy się w jakiś sposób wymieniać tymi spotkaniami, żeby właśnie odpowiedzieć na wszystkie. Pani wojewoda ma swój zakres wydziałów, które jej bezpośrednio podlegają.
mnie podlega część administracji zespolonej i Wydział Polityki Społecznej. Także wspólnie, na pewno wspólnie ustalamy niektóre sprawy dotyczące również tych wydziałów, które podlegają mi, no bo działanie Urzędu Wojewódzkiego powinno być spójne jako jedno, prawda?